Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z Gry Shakes and Fidget. Dzisiaj, można powiedzieć, taka zapowiedź serii yy, z nowego serwera. Nowy serwer międzynarodowy W48 startuje w ten piątek, dokładnie w momencie, kiedy to nagrałem za dwa dni, i prawie 4 godziny i będziemy sobie tam zaczynać grać magiem. Magiem, o którego no bardzo, bardzo dużo osób prosiło. Yy, fajnie jakby to się nie skończyło tak jak z każdą serią, bo yy, szczerze mówiąc już to wczoraj mówiłem na streamie w ogóle, ale szczerze mówiąc, yy, dużo osób na przykład mnie prosiło o serię Free to Play, a teraz ta seria Free to Play jest w sumie najrzadziej, najsłabiej oglądaną, powiedzmy, w porównaniu do innych serii, no ale wiadomo, że to jest free to play, wiadomo, że ludzie jednak przychodzą na odcinki żeby zobaczyć jak ktoś wywala 2000 grzybów na jeden loch więc no niestety tego się nie zmieni, ale też bardzo długo mnie prosiście o tą serię free to play, no i właśnie ona powiedzmy, że traci z czasem na swojej popularności natomiast teraz zakładamy serię magiem i będzie to seria na grzybkach, będziemy grać na grzybach oczywiście nie będzie to zakładamy 220 level w 3 dni, bo po prostu nie będę na pewno tam mniej tych grzybów wydawał, ale będzie to na pewno no, no, nie, no, nie, po prostu będzie to seria na grzybach, nie? I poklikamy, lochy i tak dalej. Yy, możecie to porównać do yy, mojego berserka albo łowcy demonów. Wydaje mi się, że to będzie gdzieś mniej więcej na tym poziomie gra. Oczywiście wiadomo, że berserk i łowca demonów już yy, swoje mają swój czas już powiedzmy na nich przegrałem więc dlatego one są wysoko w rankingu no i tutaj tak samo będziemy w tym rankingu chcieli iść z czasem jak najwyżej żeby po prostu wkrótce tam jakoś być no wysoko nie w jakieś tam top 10 czy coś takiego serwera no a dalej zobaczymy więc tak jak mówię będzie to po prostu w skrócie seria na grzybach zanim jeszcze przejdziemy do dalszych informacji na ten temat pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem kto jeszcze tego nie robi dlatego że w tym momencie mi brakuje chyba 7 albo 8 subskrypcji do żeby do 11,5 tysiąca, jest to fajna liczba, więc możecie zostawić. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę pod tym filmem i możecie wbijać jeszcze na Twitcha, live'ik ze startu będzie, tylko że troszkę później, ale tak jak mówię, do tego zaraz przejdę. I jeszcze możecie wbijać na Discorda dla widzów, gdzie tam na bieżąco o wszystkim zawsze informuję. Wszystkie linki macie w przypiętym komentarzu, w opisie i tak dalej. Więc tak, może na początek, dlaczego, tak jak mówię, dlaczego Mac? No bo bardzo dużo osób mnie o niego prosiło. Ja też uważam, że tak z perspektywy powiedzmy grania w tą grę i takiego fanu z tej gry, wydaje mi się, że Mac jest w moim odczuciu oczywiście top 2 po Wojowniku, no oczywiście wiadomo, Wojownik to jest main tak zwany, natomiast Mac wydaje mi się, że w tej naszej Rzeszy będzie drugim, drugą postacią, drugą klasą postaci, no bo jest to, nie oszukujmy się, bardzo bardzo przyjemna postać, może tam nie robi lochów jakoś wybitnie, ale za to w PvP jest ok, jeżeli tam siądą jakieś fajne buły, no wiadomo jak to wygląda, nie, nie muszę wam chyba tłumaczyć, dlatego też właśnie ten Druga sprawa, że właśnie dużo osób mnie o niego prosiło. Dlaczego serwer 48 międzynarodowy? Szczerze mówiąc nie wiem. W48 możecie pomyśleć, że jestem jakiś dziwny, ale W48 to jest fajna liczba. Podoba mi się, jak ona wygląda. I dlatego stwierdziłem, już wam, to zresztą mówiłem od dłuższego czasu, że na tym W48 taki plan mi kiełkuje w głowie, że właśnie będziemy tym magiem sobie cisnąć, więc no, można powiedzieć, że już wam to wczoraj pod koniec streama potwierdziłem, że na pewno będę grał, bo jeszcze sam tam nie wiedziałem niektórych rzeczy, ale teraz już wam mogę potwierdzić, że już oficjalnie na kanale. Że właśnie będziemy grać. No i po prostu co mogę powiedzieć, no na tym magu sobie będziemy cisnąć, dlatego właśnie w 48 ktoś by powiedział poczekaj na w 50, tam będzie ciekawiej i będzie ciekawiej i też będzie tu pozdrawiam w ogóle turora swoją drogą ale podejrzewam, że na w 50 takich turorów których mamy na przykład na w 47 będzie około 30 minimum jak nie 50, także po prostu no nie chce mi się szczerze mówiąc tutaj wydaje mi się, że po prostu nie będzie takie tempo serwera, po w 40 które już było bardzo mocnym serwerem nie chce mi się po prostu na takim serwerze szczerze mówiąc Grać. Nie mówię, że na W50 nie zagramy, ale może to będzie jakaś postać taka testowa, że tam będziemy grać inaczej, jakieś wbrew swoim nazwijmy to zasadom, w sensie moim zasadom gry i tak dalej. Może to sobie jakoś inaczej poprowadzimy na tym W50, a na W48 będzie to normalna klasa postaci, normalnie prowadzona, tak jak zawsze no i będziemy starali się tam wspinać wysoko w rankingu. Będziemy grać tak jak mówię na grzybach no i w zasadzie chyba tyle, nie jeżeli o to chodzi. Dlatego w 48 nie tworzę gildii, to od razu zaznaczam, nie tworzę gildii. Mam dwie gildie na ten moment, na które tam poświęcam czas. Oczywiście też mi pomagają. Czy to na jest 38 oficerowie, bo tam ma jest kilku, czy na jest 39 son, który, który jest też oficerem. Oczywiście tam mam pomoc, ale, ale no w każdym razie jeszcze z tymi gildiami jest zapiernicz, więc nie mam zamiaru tutaj tworzyć gildii i tutaj właśnie pytanie do was. Wiem, że może się rzucić zaraz 100 głoszeń powiedzmy, bo bo coś takiego może być Ale jeżeli macie gildię polską yy, Która wiecie, że będzie ogarnięta Pod tym względem, że będą tam grali Minimum osoby, yy, które kupią Przynajmniej pierwsze dwa pakiety yy, Żeby na początku te ulepszenia były Te procenty w sensie były na fajnym poziomie Nie oszukujmy się, ja tutaj będę szukał gildii Która będzie topowa, yy, więc... Yy... Prawdopodobnie, nawet jeżeli zacznę w jakiejś polskiej gildii, to później ją zmienię na gildię, która będzie tobie jeden tego serwera. To od razu zaznaczam, żeby nie było nieporozumień. Ale jeżeli ktoś zakłada właśnie gildię dla graczy eko bądź grzybiących i te procenty będą na fajnym poziomie, potem rycerze też będą na spoko poziomie i będzie to tak jak mówię, polska gildia, to zapraszam do kontaktu. Macie głównie na Discordzie. Może na przykład nie zakładasz takiej gildii, ale jesteś w takiej gildii, to możesz dać znać, możesz do mnie napisać albo dać znać swojemu tam Osobie, która zakłada tą gildię, żeby do mnie się odezwała. No bo wiadomo, że nawet jeżeli później tą gildię zmienię na inną, to fajnie w pierwsze dni tam jakoś wspomóc tą gildię. Powiedzmy, może ktoś będzie chciał ze mną zagrać, dzięki czemu dojdzie do tej gildii, jeżeli by kogoś brakowało i tak dalej. Więc myślę, że to jest spoko. Nie widziałem, szczerze mówiąc, żadnych osób. O, tu w ogóle jakoś krzywo jestem, nie wiem czemu nie widziałem szczerze mówiąc żadnych osób które, które takich które kojarzę i które by zakładały na tym serwerze gildię ale może coś przeoczyłem więc po prostu możecie mi dać znać i tak naprawdę w zasadzie wydaje mi się że, że to by było na tyle jeżeli chodzi o takie ogłoszenia chyba wszystko powiedziałem seria na kanale będzie nowa będę się starał dla was nagrywać takie podsumowania dnia jak to zawsze miało miejsce po pierwszych tam powiedzmy trzech czterech dniach serwera oprócz tego jeżeli chodzi o live'y te podsumowania pewnie będą się pojawiały tak jakoś po 12 w nocy, standardowo, wydaje mi się. Tak jak to miało miejsce zawsze, zawsze, właśnie. To będzie weekend, więc myślę, że sobie obejrzycie. A jak nie, to po prostu kolejnego dnia obejrzycie. Jakby wydaje mi się, że z tym nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o live. Y, tu się pojawia problem, dlatego, że ja niestety tak niefortunnie wypadło, że w ten weekend nie mam za bardzo czasu, bo jestem w pracy piątek, sobota i niedziela. W niedzielę kończę szybciej, więc, więc jakby z tym live'ikiem powinno być powinno nie być problemu niedzielnym. Natomiast myślę, że w piątek live'ik, jeżeli się zacznie, a na 99% będę chciał odpalić, no to zacznie się około godziny 21.00. Może troszeczkę wcześniej, ja myślę, że jakoś koło 20 będę w domu, więc tam na szybko się ogarnę i myślę, że jakoś może 20.30, może 21.00 Wam tego live'ika odpalę Chwilę tam sobie posiedzimy Z dwie godzinki, może z trzy Zobaczymy, no i jakoś tam Ja nic nie będę na tej postaci robił Do tego czasu, tylko tam ewentualnie wrzucę Ulepszenia do gildi, żeby tam nie musieli Na mnie czekać Natomiast tak jak mówię, no może tego live'a odpalimy, jeżeli chodzi o sobotę to nie mam kompletnie pojęcia czy w ogóle będzie live, na pewno nagram podsumowanie dnia, ale czy będzie live to nie wiem, to musicie obserwować tam Discorda i Twitcha, tam na Twitchu też macie taki banerek pod streamem i widzicie kiedy jest kolejny stream i o której, jest nawet odliczanie, taki fajny widżecik, więc, więc no, polecam tam zaglądać, bo to aktualizuje na bieżąco, także w sobotę nie wiem, no i w niedzielę wydaje mi się, że na luzie z trzeciego dnia serwera ogarniemy sobie tego streamka, już prawdopodobnie no, Normalnej porze 18.00, no i tam będziemy sobie działać, więc generalnie, no, tak to wygląda, jeżeli chodzi o streamki. W każdym razie, no, będziemy z tego robić, tak jak mówię, i streamy, i będą, będzie jakaś seria na kanale nowa, ponagrywamy coś z tego. Generalnie ogarniemy sobie, ogarniemy sobie tą postać. Tutaj jeszcze mogę wam, dla takiego przedstawienia, powiedzmy przechwytywanie okna o boże, które to było okno teraz. Aha, chyba to, poczekajcie, to wam wyłączę. Dokładnie, tu u siebie też muszę sobie wyłączyć, cyk. No i właśnie, znajdujemy się teraz na postaci, która na łowcy demonów, która ma już ponad rok, jak pewnie wiecie. No i mniej więcej ten łowca demonów teraz jest, powiedzmy, w takim top 10. No to też jest ciężko określić, bo raz, że to jest polski serwer, na międzynarodowym na pewno, mimo że to jest tam jakieś W48, więc ta konkurencja na pewno nie będzie jakaś bardzo duża, ale będzie na pewno większa niż na tym polskim serwerze. To wydaje mi się, że że yy, i tak po roku gry na tym magu pewnie gdzieś na podobnym etapie, co tutaj yy, na tym łowcy będziemy. Także, yy, także, no tak jak mówię, po prostu po prostu możecie sobie porównać. Yy, także wydaje mi się, że gidnie. Jakbyśmy za rok na tym Mago byli w top 10, by było ok. Oczywiście, wiadomo, no będziemy chcieli od startu być jak najwyżej, no ale, no, ale to zobaczymy, jak tam będą ludzie lecieć. No, tak jak mówię, w 3 dni 200, 230 levela nie będzie, ale może tam jakiś ponad setny, może by się udało wykręcić, zobaczymy. Yy, nie mam jeszcze pojęcia, no ale w każdym razie, no, będziemy scelować w topkę. Będzie to postać znowu na długi okres czasu. Yy, tak jak praktycznie każda nasza postać tutaj, yy, którą mamy na grzybach. Yy, więc mam nadzieję, że nowa seryjka Wam się spodoba. To chyba tyle, ja Wam dziękuję za oglądanie, to taki krótki, bardziej informacyjny odcinek. Jutro może pojawi się coś z lożków, tak prawdę mówiąc, wydaje mi się, że coś tam ogarniemy. No a w piątek, no to jeszcze zobaczymy. A, jeszcze jeżeli chodzi o te live, y, to jak ja odpalę tego live'a na przykład piątkowego, to Wam wrzucę na, na kanał taki krótki odcinek, że live startuje i żebyście wbijali, że jakby, żebyście o tym wiedzieli. Będzie ping na Discordzie i tak dalej. W ogóle to zostawcie najlepiej followka na to wtedy będziecie widzieć jak ja się odpalę, no ale tyle, dobra, także wydaje mi się, że chyba wszystko powiedziałem, jakby coś to pytajcie w komentarzach, ja Wam dziękuję za oglądanie, dziękuję Wam za uwagę, pamiętajcie o strzeleniu kciuka w górę, o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Twitcha, wbijajcie na Discorda dla widzów, wszystko jest w przypiętym komentarzu i opisie, ja Wam dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.